Dość często, kiedy mówimy o współczesnej Rosji, pojawia się temat Czeczenii i oczywiście Ramzana Kadyrowa, który jest tego regionu oficjalnym liderem. Który w teorii posiada stanowisko odpowiadające gubernatorowi, ale posiada znacznie wyższy stopień autonomii. Mówimy przy tym także, że jest to swojego rodzaju Epicentrum bezprawia i okrucieństwa w Rosji, i wydaje się, że rzadko przywodzimy jakieś przykłady, które to potwierdzają. Pomyślałem sobie, że skoro trafiłem już na artykuł, który bardzo dobrze pokazuje, na czym to okrucieństwo polega, to przekażę Państwu tę historię. To jest portal daptar.ru, skupiony na tematyce ochrony praw człowieka, głównie na Północnym Kaukazie. Historia zaczyna się od słów: W Czeczenii zmarł z powodu ataku serca Adam Muradow, mąż jednej z uczestniczek akcji protestu przeciwko mobilizacji. Faktycznie w mieście Grozny 21 września policja zatrzymała kilkadziesiąt kobiet, które wyszły na ulicę protestować przeciwko mobilizowaniu ich bliskich. To nie jest zresztą jedyny taki przypadek od momentu ogłoszenia mobilizacji. Takich protestów żon, matek i innych bliskich mobilizowanych było już w Rosji. Przynajmniej kilka dużych, przynajmniej kilkanaście ogółem. To oczywiście nie jest jeszcze ta skala, która mogłaby na coś wpłynąć, natomiast jeśli by ktoś Was czasem zapytał, czemu Rosjanie nie protestują, czemu żony żołnierzy nie protestują, to trzeba powiedzieć, że protestują. Natomiast ta historia pokazuje, jak to się kończy dla części z nich. Te zatrzymane kobiety zostały oczywiście przewiezione na oddział miejscowej policji i tam, co się z nimi stało. Na oddział policji przywieziono także mężów tych kobiet i tam kazali im pobić te kobiety, rurami plastikowymi wypełnionymi betonem. Dali im prosty wybór: albo wy to zrobicie, albo my to zrobimy. Możemy oczywiście zrozumieć, że tacy mężczyźni mogli wyjść z założenia, że oni sami zrobią to delikatniej, mniej okrutnie, będą mogli bić w taki sposób, żeby wywołać mniejsze szkody, a jeśli pozwolą, chociaż oczywiście niewiele mieli tutaj do wyboru i nie mogli nie pozwolić. Jeśli pozwoliliby to zrobić policjantom, to oni by prawdopodobnie wykazali się większym okrucieństwem. Tego typu praktyki zazwyczaj przez policję czeczeńską są nagrywane. Z jednej strony, po to, żeby udowodnić, że to nie oni zajmowali się torturami, tylko bliscy zatrzymanych. Z drugiej strony, tego typu wideo z całą pewnością może służyć jako kompromitujący materiał przeciwko tym ludziom. Wyobraźcie sobie sytuację, w której taki Adam Muradow bije swoją żonę plastikową rurą z betonem, a potem to wideo trafia do rodziny tej kobiety, do ich dzieci. Jest to z całą pewnością dość silna motywacja żeby nie denerwować policji w dalszym ciągu. Jeśli tego byłoby mm, zbyt mało, jeśli taka kara byłaby zbyt delikatna za protest przeciwko mobilizacji, na drugi dzień sam Kadyrow w Merii Groznego ogłosił, że mężowie i synowie wszystkich uczestniczek protestu zostaną, zostali już, on ogłosił, zmobilizowani. I zagroził, że dokładnie tak samo będzie z każdą protestującą. Akurat w tym przypadku państwa Muradowych, oni mieli 18-letniego syna, Walida, który został wysłany na wojnę. 27 września Walid miał zadzwonić i powiedzieć rodzinie, że jest w ługańsku. Prześlećmy sobie fakty. 21 września to był protest, 22 ogłoszenie kadrowa o mobilizacji bliskich protestujących, 27 już był w Ługańsku. Jeśli zastanawiamy się nad tym, czy go przeszkolili, to oczywiście możemy się tutaj tylko gorzko zaśmiać. Na koniec pan Adam, który przeżył najpierw Paskudną sytuację, okrutną, nieludzką sytuację bycia zmuszonym do pobicia bliskiej sobie osoby, a później musiał przeżywać prawdopodobną śmierć swojego syna w czasie wojny. Syna młodego, nieprzeszkolonego w okrutnej wojnie, na dodatek dowodzonego przez ludzi, którzy wysłali go tam za karę. On zwyczajnie dostał ataku serca i zmarł, bo nie był w stanie wytrzymać tego obciążenia. Tak wygląda współczesna Czeczenia. Tak wygląda współczesna Rosja, która taką współczesną Czeczenię toleruje od dziesięcioleci, dwóch. Nie jestem pewny, czy jeszcze coś tutaj trzeba dodawać. Dlatego pożegnam się z Państwem. Trzymaj Ukraino takich ludzi od siebie i od nas jak najdalej. Dziękuję Państwu za uwagę i widzimy się niedługo.